Crisper Knife. Chiński producent noży. Nowo na rynku od 2017 roku bodajże. Dziś to wyczytałem w internecie, tutaj mi podpowiada też ta naklejka. Ma 2017, więc zakładam, że to jest rok założenia tej firmy, czyli jest to firma dość młoda. Nawet to jest strona sprzedająca, Kapuga, nie ma jakoś zbyt wiele informacji, tylko że jest to firma chińska i chiński producent. Co mogę powiedzieć na pierwszy rzut oka? Pudełeczko. Pudełeczko, widzę, że ma bardzo fajny sposób otwierania. Jest po prostu, otwiera się z dwóch części, dół od góry się zdejmuje, górę się po prostu zdejmuje. Kolorystyka, złoty kolor nie jest moim ulubionym, więc tutaj nie do końca mi to się podoba, ale uważam, że jest opakowanie bardzo estetyczne. Myślałem, że Kershaw ma ładne opakowanie, Kershaw miał tylko ładne kolory, tu faktycznie widać, że ktoś pomyślał, żeby to ładnie wyglądało. Rójka mnie zaskoczył zdecydowanie tym, co dał w środku. Zobaczymy, jak QSP pod tym względem wypada. Więc otwieramy. QSP Nice, nóż Pingwin. Tutaj napis. Proszę, Pingwin. Pingwin po prostu. Stal D2. O! Co my tu mamy? Wizytówka z podstawowymi danymi tego akurat modelu. Miła niespodzianka, coś ciekawego. No, będę mógł sobie tutaj zaraz przedstawić mniej więcej parametry. Jeśli będzie czegoś brakowało, to domierzę. Ale widzę, że raczej wszystko jest. To coś powinno, dobrze. Zapakowany folijkę, trochę tandetną, ale jest. Coś jeszcze pod tą gąbeczką jest? Nie ma. Dobrze, folię chowamy, gąbkę chowamy, pudełko można otworzyć. Tak to wygląda. Taki mięciutki dotyku jest. Na zdjęciach jest on zdecydowanie ciemniejszy niż w rzeczywistości. Spodziewałem się, przyjdzie mi nóż szary, a to bym powiedział, to jest taki jeans. Wygląda bardzo estetycznie. Jakość wykonania na pierwszy rzut oka bardzo dobra. Bardzo dobra, naprawdę. No, mogę się tutaj próbować czegoś doczepić, ale chyba nie będę miał do czego, bo wygląda on bardzo porządnie. No, jak na chińskiego producenta. Super. Te śrubki może tutaj wystają tak mało estetycznie. Można by je ewentualnie jakoś tam schować. Ta kwestia gustu, myślę. Bardziej to jest kwestia gustu. Ja bym je schował, procent stawił na wierzchu. Dobrze, otwieram. Wow. No wow. Bardzo fajnie chodzi. Bardzo fajnie. Szczerze, jestem zaskoczony. Jestem zaskoczony. No, coś pięknego. Coś pięknego. No, jeśli chodzi o jakość wykonania, pierwszy rzut oka, no nie ma się do czego przyczepić. Klips wygląda porządnie, ładnie wypolerowany na lustro. Ostrze tak samo, jest ładnie wykonany, jest jimpy, mamy kołek pod kciuk. Blokada to jest liner lock, te ładne okładki, nóż dobrze, że dłoni, tutaj clips, no jest, no trochę przeszkadza, no bo jest, ale nie jest to tak, że on boli przy tykaniu. Nóż sprawia wrażenie, to jest tak, rękojeść sprawia mi wrażenie bardzo lekkiej, natomiast sama głownia wydaje się dość ciężka, środek ciężkości nożyka. No, powiedzmy, gdzieś jest w tym miejscu. Bardzo ciekawa propozycja. No, myślę, że jeśli ktoś kolekcjonuje noże, chciałby mieć noże bardzo nietypowe, to jest nóż dla niego. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Tu producent daje naprawdę dużo. Można w dwie strony sobie klipsa przełożyć. Klips jest, daje możliwość noszenia
głęboko w kieszeni, czyli deep carry. Nóż nosimy, tak jak widać, obecnie tip up, czyli ostrzem do góry. No, bardzo ciekawa propozycja, jak na chińskiego producenta. No, myślę, że to jest dość poważna konkurencja dla Sanremo, dla Ruikę myślę też, bo cenowo to wygląda podobnie jak Ruikę, a no nie wiem, czy mechaniki nie mają lepszej. Nie wiem. Będę się zastanawiał, potestuję go przez tydzień. Ruikę miałem tylko jednego, więc może akurat w tym zakresie cenowym Ruikę tutaj będzie może wygrać, ale nie wiem, czy tak będzie. Dobrze, jakie to mamy wymiary? 188 mm to jest długość całkowita, 78 mm długość głowni. Tu jest jeszcze informacja o dźwiękingu, 102 mm ma długość rękojeści, a wysoki jest nóż na 25 mm. Tak, wszystkie piękne dane, oprócz jednej, najważniejszej, grubej głowi, nie poda nas. Minus za to, ale nie ma problemu. To mierzę. Grubość głowni wynosi 3 mm. W porządku. Wydawało mi się, że zdjęć ten nóż będzie większy. Rękojeść ma całkiem dużą, wygodną. Ostrze jest masywne. Jinping jakoś jest, idzie się ten tutaj kciukiem zaprzeć. Fajnie tutaj chowa się palec wskazujący. Można dość precyzyjnie tym nożem popracować. Więc jest w porządku. Jak wygląda zestawienie z innymi nożami? Coś, czego wcześniej nie robiłem. Nosiłem ostatnio Ruikę 841L i porównując do Ruikę, ten nóż jest mniejszy. A powiem szczerze, ze zdjęć wydawało mi się, że one będą porównywalne. Nie analizowałem wymiarów, od razu mówię. Wymiar Ruikę, wymiar QSP i Pingwina. Nie analizowałem na internecie, patrząc. Natomiast byłem ciekawy, ja wolę zobaczyć na żywo. To zupełnie inny jest obraz. To jeszcze mam Kershaw Hebel. I wychodzi na to, że Pingwin jest konkurencją do Kershaw. Natomiast Kershaw jest zdecydowanie mniejszy. Myślę, że dlatego, że korpus noża jest chudszy. Jeśli chodzi o grubość, to jest podobnie. Natomiast tutaj wysokość tego korpusu tutaj, Pingwin jest zdecydowanie grubszy. Pingwin jest bardziej podchodzi pod Ruikę. Czyli Pingwin jest połączeniem jakby tych dobrych cech tych noży. Ruikę bardzo się dobrze się trzyma w dłoni, natomiast ma dość długie ostrze i jest duży. To jest kawał noża. Jak się wyjdzie, nosi się go w kieszeni, to czuć, że człowiek ma nóż. Natomiast Kershaw jest bardzo dyskretny i pod względem jest bardzo fajny. Że mam ostry nożyk, nie czuć, że mam że mam nóż przy sobie, natomiast gdy potrzebuję, sięgam do kieszeni, go mam. Natomiast Ruikę wiem zawsze, że go mam, po prostu go czuję w kieszeni, jak się idzie, po prostu czuć, że mam nóż w kieszeni. I tyle. Natomiast Pingwin myślę, że będzie połączenie tych dwóch światów i tutaj zaskoczenie dla mnie, bo byłem przekonany, że otrzymam nóż, który jest podobnej wielkości co Ruikę. Natomiast okazuje się, że nie. No dobrze, zobaczymy jak tutaj dalej. Jak to jest ze środkiem ciężkości, co by tu wcześniej nie sprawdzałem? No tak, od razu widać. No tu jest różnica jest znaczna, czyli Kershaw ma środek ciężkości przeniesiony bardziej do tyłu. Natomiast ten nożyk widać. Na oko widać, że on ma cięższą głownię, natomiast korpus ma. Zresztą tutaj podobnie jest. To jest bardzo podobnie. Te noże są bardzo podobnie wyważone. No, różnica jest taka, że
tu mam tej stali, mam dość dużo, ona jest gruba, wysoka, tu jest tej stali mniej, jest cieńsza, widać, że jest cieńsza, jest pochudzona, dlatego się nosi inaczej, więc reasumując, najwygodniej się nosi noże, których średnia ciężkości mniej więcej wypada w miejscu, gdzie trzymamy palec wskazujący. No taki najszybszy wniosek można wyciągnąć. Ciekawe, czy to prawda, będzie z innymi nożami. Zobaczymy. Będę inne noże też porównywał może pod tym kątem, bo takie ciekawe porównanie. Nie widziałem na internecie, żeby ktoś sprawdzał balans noża i to może być coś ciekawego. To jest tak, dodatkową informacją to, że ten nóż jest zrobiony ze stali dyba. Więc to jest stal bardzo dobra, korbująca, niestety, mocniej niż standardowa nietrzewka, ale myślę, że jak będzie człowiek o niego dbał, to będzie w porządku. Bardzo mnie zastanawia, jak będą zachowywać się te okładki pod wpływem użytkowania coś innego, w stylu jakieś krojenie owoców, jakieś zabrudzenia, czy to będzie łapało brud. I tu mam do tego, no tu tam mam spore obawy, że jednak będzie to się brudziło, będzie nosiło dość duże ślady użytkowania. Pytanie, jak to jest odporne na uderzenia? Nie wiem, zobaczymy. Wyjdzie w trakcie użytkowania. Jeśli chodzi o sam wygląd, no to nóż wygląda mega fajnie. Podoba mi się. Raczej nie będę żałował, że go kupiłem, bo już sam wygląd sprawia, że mi się, że jest on warty tego zakupu. Blokada nachodzi na jakieś 30-40% głowni. Wolę, jak zachodzi ponad 50%. Teraz nawet powiedziałem, że no bliżej 30% niż 50%. 40, no słabo, no słabo. Nie bym powiedział, żeby ta blokada jest jakaś taka pewna. No nic, będziemy kombinować, zobaczymy. Dobrze, w takim razie od dzisiaj zaczynam testy QSP Pingwina. Natomiast kończę noszenie trójkę. I Rójka niedługo będzie miała swoją recenzję. Dobrze. W takim razie dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam.